Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, jestem z Bert. Bert? Yo! W nowym samochodziku, który się nazywa Overflow Tyrant. Nie, Tyrant. Tyrant. On kosztuje 2,5 miliona, co nie? No. Jest teraz czwarty co do najdroższych aut. Dokładnie. Strasznie drogie badziewie. Znaczy, auto. Szybki to nie. Nie, 2,5 miliona, a na ile tuningu nam wyszło tam? No, z tuningu z 300 tysięcy. No. Z 300 tysięcy mniej więcej. 300, 500, 600, 700, 800, czyli 2 miliony 800 tysięcy mniej więcej. Pawła by było nie stać. No, nie byłoby mnie stać. Już mało pieniążków mi zostało. No dobra, wiesz co, Bertber, musimy sprawdzić te twoje auto, czy ono dobrze działa. No właśnie, te nowe. Póki co... Poczekaj chwilę, zatrzymaj się. Bo nie wiem, czy wiecie, ale zrobiło się bardzo ciepło, zrobiło się lato. Co nie? No. No, jest bardzo, ja wiem, no. Jest bardzo ciepło ostatnio. Nie podchodź tak blisko, bo to jest niebezpieczne. Możesz zejść? O, dziękuję. Czekaj, nie mogę. No poczekaj, no weź otwórz te okna, stary. Postaw moje auto. No stary, musimy otworzyć okna. A że tu... Nie moja wina, że, tak że w twoim aucie się po prostu okna nie otwierają. Tak się tego nie robi. Pokazać ci, Paweł, najlepszy sposób na otwarcie okna. Opuszczonych szyb nie masz. O, poczekaj, proszę. Dobra. Chwila. Tak stój. Się to robi. Chwila. Poczekaj. Bierzemy sobie pięść. Bierzemy pięść. No. I wystawiamy paluszek. Otworzyłeś? O, otworzyłeś. Otworzyłem, proszę. A nie, kurde, niszczyć mi auto. O rany, dałeś kulotporne opony przynajmniej? Tak, są kulotporne, na 100%. No dobrze. Co ty panie robisz? Sprawdzam. Dobrze, możemy jechać. Proszę otworzyć okno. A, poczekaj. No, dobra. No otworzyłem, no co? Nie było tematu, jedziemy. Rozpędzony tygrys wszystko przeleci, nawet zamkniętą szybę. Dobrze, poczekaj. No a co ty, stary, co ja będę z jakimś czymś tam? Dobra, to czas przetestować to autko przeciwko naszym ulubionym policjantom. Tak, podjedźmy na posturnych policji. Oj, nie tędy droga. No tak, trochę, wiesz, to auto nie jest takie, wiesz, ten, terenowe aż bardzo. Czemu ty strzelasz już ten? No bo narobimy policji, żeby przy komendzie zrespili się policjanci. A, no dobrze, narobimy policji. Ale co im narobimy? Co im chcesz narobić? O, dzień dobry. Jakiś pan tu biegnie? Gdzie się pan chowa? A tam, a pan policjant! Dobrze. Nie, zaczyna się rzeźnie. Słuchajcie, oczywiście dzisiaj o 5 gwiazdek musimy zdobyć i przetrwać. No właśnie. Ale to auto jest... Zaznaczmy tylko, że to auto jest bardzo dobre do tego, ponieważ z tyłu... Nie ma szyby. To jest idealne rozwiązanie. Policja nas nie zastrzeli, mam nadzieję. No, mam nadzieję. I te szybki są ogólnie takie małe. Ja oczywiście mogę strzelać do tyłu. Przez tą dziurę, znaczy w sensie przez te zamknięte coś. Tak mogę strzelać i otwierać sobie. Także fajna... O, poczekaj, patrz, pan policjant przyjechał. Ale z pierwszej osoby wszystko mało widać, bo jest bardzo mała szybka. Tak? No. Faktycznie. Mam lewą rękę, z lewej ręki. O nie. Pilnuj tam. Co mam pilnować? Wow! Ty, to jest samochód latacz. Nie no, nie latacz taki. No trochę leciał. O, patrz, pan autobus. Pan autobus. Wiesz, co mnie najbardziej nerwuje w autobusach? Kiedy jest bardzo gorąco i zamknięte są okna i niby włączona klimatyzacja, która faktycznie nie działa. Komunikacja miejska, no. Dokładnie. I ja raz się przekonałem, wy też się przekonaliście o tym? Napiszcie na dole w komentarzu. Ja się o tym przekonałem. Ja też się przekonałem ostatnio. Tylko nie miałem akurat karabinku, żeby otworzyć. Tak ogólnie to nam właśnie pękła szyba przednia, a wycieraczka dalej wisi na niej. A, można coś powiesić na niej. Jeźdź trochę wolniej, bo ogólnie jeździ za szybko. Panowie policjanci nie nadążają. Widzisz? No, oni tak fajnie się składają pod autami, kiedy nas widzą. Super. Takie, o, chowamy się. Wiesz co, może czekaj, dajmy 5 gwiazdek szybciej. Zatrzymaj się na chwilę. W ogóle mamy krew na... Mamy marmoladę na... Dobrze, wyjmij to, co ja wyjąłem. Stań z boku. Dobra. I pruj. Wiem, na czym stoi. O, fagio. Dobra, śmigłowiec zdejmijmy najpierw. Dobrze, śmigłowiec, ty zdejmij się śmigłowcami w takim razie. Ja zajmę się tym, co nam pruje w plecy. Okej. Czekaj, bo stoisz mi normalnie na tym. O rany, nie za dużo. Strzelaj we mnie, panie. To nie ja strzelam. Tłumacz. Ja wchodzę. Czekaj, stój! No poczekaj, bo cię zastrzelę! Jedź! Ty grozisz mi gościu? O, dobra, wiesz co, muszę sobie coś zjeść teraz. Ekwipunek, przekąski. Co ty robisz? Mamy 5 gwiazdek, jest bardzo dobrze. O to chodziło. Tylko powiem tak ogólnie rzecz biorąc, to, że mamy
tyłek chroniony, bo nie mamy szyby, to dużo nie daje, powiem. Czemu? No bo ty jedziesz przodem, po prostu do nich uśmiechasz się strasznie, oni od razu w uśmiech strzelają. Panie, to jak ja mam tyłem jechać? No normalnie na wsteczny mieć do nich cały czas. Dobra, spoko. Proszę, o. Jedziemy tyłem. No, ale no tak, wiesz, jakbyś jechał tak, żebyś jechał, nie, stary, a nie... Dobra. Dobra. Widzisz? Tak się to robi. Emocjonująca rozgrywka. Widzisz, bo to auto jest tak skonstruowane. Wow. No. Może coś się nie idzie. No moment, no, nie da się tak wolno jechać. Ja to no najlepiej, zwalić na mnie, nie? No, to Pawła wina. Najlepiej. Gdzie on jest? No panie policjancie. No jaki normalny policjant stoi na samym środku drogi? O, z przodu, Paweł, z przodu. Co? O, widzę! Nasz tył. Dobra, to ty strzelaj do tyłu, a ja do przodu. Okej. To znaczy wiesz, na odwrót. Znaczy wiesz o co chodzi, przód auta ja ogarniam, a ty tył auta. No powiem, że trochę się robi niebezpiecznie. No nieprawda. Nie znasz się. Nie, no dobra. Co ty robisz? No i Bert speniał normalnie. No co speniał? No bo no cały speniałeś normalnie, no miałeś... Mam końcówkę HP, gościu. No to zjedz sobie batona. No, no to pomaga. No co? Pojedziemy w takie fajne miałeś miejsce, kiedyś coś złamane w życiu prawdziwym? Co? Złamałeś sobie kiedyś coś, czy nie? Nie. W realu? Albo zwichnąłeś, nie, nie wiem. Jakoś nie, poważnie się zraniłeś? Odpadła ci głowa? Nie wiem. Nie, miałem tylko poważnie wybity palec. No. No to co, zjadłeś batona pewnie i od razu ci lepiej było, nie? No, tak. No, tak w GTA. Czemu ty tu wjeżdżasz? Wiesz, że to jest głupiutki pomysł? A to jest głupiutki pomysł. Spokojnie, spokojnie. Myślisz, że nas tu nie znajdą? No oczywiście. No to jest więzienie, na pewno nas tu nie znajdą. Nie będą nas tutaj szukać. Zostawię Pawła w więzieniu. O ty łobuzie, czekaj. Nie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Coś ty powiedział? Ale nie, no... Jakiś zaraz ja ci zaraz przykleję do czoła, wiesz co? O, patrz jak fajnie wybiłeś! Wybijam osoby różne. Dobra, wal w nich tak, czekaj, może się uda. Ten. No, co tam? To ten. No, ten tego. Nie no, przepraszam! Zapłacę! Zapłacę! Nie, no, chodź dobra, tutaj! Paweł, Paweł. Wracaj tutaj, szybko! Dobra, otwórz drzwi! Zapłacę. Dobra, jedź tam, przejeźdź gościa, tamtego gościa. I ładnie, wyjeżdżamy stąd. Ja da się wjechać jeszcze? Mam nadzieję, że tak. A i oni, jak oni tu wjechali? Nie wiem. Bo oni się tu respią. To jest policja, tak. Oni się tu respią po prostu, to są oszuści i gałganiarze. Gałganiarze. Oj. Nie ten droga. No chyba nie. Chyba nie. Spokojnie przeżyjemy. To na skrót, nie, to jest mocne. Masz za słabe auto. Za 2,5 miliona. Za 2,5 miliona za słabe co chy? Co się stało? Ale co chy? Czemu się przejmujesz? Nie, dobra, nic. Spokojnie, nie, dobra, jedź po prostu do wyjścia. No jadę, jadę do wyjścia. Tutaj pamiętam, był ten wyścig jeden. No. Dobra, spokojnie, tu jest, patrz, tu jest zablokowane. A co tu jest? Nie, dobra, nic. Co tu, ja ci dam, jedź tu, otwórz, brama! Zwiedzamy o. Z Bertbertem. Lewo. Du. Nie! No co za typy? Ja pełni nam zamknąć. Patrz, otwierają nam. Niby nas ścigają, ale otwierają, nie? Dobra, wiesz co proponuje ten? Żeby było sympatycznie, zamieńmy się może. Okej. Okay. Tylko musiałbyś tak zatrzymać, nie wysiadaj w trakcie jazdy. Tylko tak, żeby nas nie... Nie, oni jadą za nami, łobuzy. Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Dobrze. Mam nadzieję, że mogę prowadzić. O, mogę, dobra, wsiadaj! Yo! Ała! Ała, ała, ała! Jaki badziew, co to jest za auto? Batona muszę zjeść, mamo. Dobra. Dobra, już jadę. Okay. Dawaj, super, Paweł, szybka bryka! Idziemy. Patrz, ja to zaraz ogarnę. No, zginiemy. Spokojnie, patrz, podjadę pod niego. Okej, okay, dobra, super. To było głupie. To auto jest za lekkie. To auto jest za lekkie po prostu. Myślałem, że jest mocniejsze. Spokojnie, to jest tylko 5 gwiazdek, nic się nie przejmuj. No. To jest to, ty. To jest 5 gwiazdek, co ty chcesz w ogóle? Tak, ktoś mnie zaprasza do gry, co się dzieje. No przestań, nie klikaj żadnych rzeczy, zapraszaj. No nic. O, patrz pan motocyklist. O Jezus Maria.
Dobra, poczekaj. Otwarło się coś! Patrz! O, bo teraz fajnie widać z pierwszej osoby. Taki fajny mostek jest. Może tak? To nas obroni. O, zamknęło nie, się. Tak, Paweł, ty. Zamknęło się. Tak ogólnie chyba... No? A nie, zderzak dalej... Zderzak dalej żyje. Jak uciec z policji? O, patrz, otwarło się znowu. O, lepiej! W tunelu. To jest przeciwko światłu, pewnie na... O! Jak światło ci... Przetestujemy... Może przetestujemy, czy przeciwko wojsku też da radę. Tak? Tak? Wojsko? Dobrze. Czekaj, idziemy sobie do bazy wojskowej. W dobrym kierunku jedziemy spokojnie. Tak, dobrze jedziemy? Dobrze. Dobrze. Tylko zaraz... jedziemy tam tradycyjną metodą, czyli tak? Wjazd po prostu od głównej bramy. Dobra. Ops. Czekaj, weź mi tam... Ustal mi ten GPS, a będzie szybciej. Przecież Paweł wiesz, gdzie to jest. No mniej więcej nie wiem, ale ten... Może być GPS-em będzie szybciej. O, jest. O. Jeszcze 1,5 km. Widzisz? O, pan na motorku. O, pan były! Były pan na motorku. Bo zatrzymajmy się tutaj, owoce sobie kupimy. Ci zaraz owoce... Poczekaj! Ja owoce kupuję zawsze w bazie wojskowej, bo są najbardziej, wiesz, przeterminowane. Przeterminowane? Nie, wow. Czekaj, najdłuższy ten, chodzi o to, że... Oj, oj, oj! Au. Spokojnie, nie, ale to auto jest bardzo wytrzymałe. Elegancko wytrzymałe, naprawdę. Na strzały i ogólnie na zniszczenia zewnętrzne to jest bardzo wytrzymałe, bo nawet sterzak do mnie odpadł. No tutaj skręcamy, panie. Jadę, jadę. O, świeże owoce i jeszcze 1 kilo. Zaraz może być trochę rzeźnia, więc... Proszę ci, ja tu normalnie potrafię jeździć, ja potrafię jeździć, wojsko. Stary. Wojsko! Wojsko to jest śmieszne. Patrz! Kurde. Widziałeś, no co mu zrobiłem? Widziałeś, co mu zrobiłem? No. Chcę by tu użyć przeciwko naszym drogim wojskowym. Pistolet przeciwpancerny, spoko. Dobrze, weź pistolet przeciwpancerny. Dobra, przeciwpancerny, czyli czołgi też powinienem zdejmować. No teoretycznie tak. Mam nadzieję. Dobra. Okej, okay. Ja tu będę nas pilnował, żeby nic nam się nie stało. Póki co, nie zainteresowali się nami za bardzo, ale... No bo już mieliśmy pięć gwiazdek, no to co się będą interesować? No, ale nikogo nie wypali za nami. No, w sumie. Ty, ale szybkie nawet takie ten. Fajnie zawraca. Naprawdę, bardzo, bardzo zwrotne ta autka jest. Podoba no, mi się. Z overflow. No, z overflow zawsze są takie... No, ale gdzie jest ten czołg? Czekaj, pojedziemy tędy. Chwila, zobaczę jakie statystyki ma to auto. Ma znowu nie patrz tak ten na te statystyki, tylko skup się na tym, żeby wiesz. No, póki co to tu nikogo nie ma, no. Pojechali gdzieś sobie na poligon. Patrz, byli... No i stary, nie ma w ogóle żadnych pojazdów. Wzięli, powiedzieli, a jedziemy. Ale naprawdę, tu nie ma wojska, naprawdę, co się dzieje? Uciekli. Przestraszyli się nas. No? No tylko nie wjeżdżajmy w tamte. Tylko nie wjeżdżajmy w tamte rejony. Wystartował ten, odrzutowiec! Laserek. Nie, to żeby nas nie. O jest, pojawiły się auta! Bo coraz więcej. Ale to pod nami, w tunelu. Nie, nie, po prawej. Auto. I po lewej. Patrz, co się dzieje? Zaczynają! Obudzili się! W końcu! Obudziliśmy wojsko! Czy ja słyszałem wybuch? Nie. Dobra, najwyżej zginiemy. No co ty, ze mną zginąć chcesz? Ze mną nie zginiesz. No, nieraz zginąłem z Pawełkiem. No dobra, więc... nieważne, nie... Po co o tym mówisz teraz? Przypominam wszystko. Ty, no ale nie, no ta policja jakaś lipa. Dobra, wjeżdżam tam między ten, alejki. O nie. W tamtych alejkach najczęściej się respią mocniejsi przyjaciele. Wiem. Przyjaciele? Ja nie mam przyjaciół. I co? Nie w te alejki, nie w te alejki. No stary, no patrz jak ja tu sobie przyjeżdżam, ten lajtowo. Laser startuje! Laser startuje! Nie ma cię! Nie ma gościu. Dobra, bierz go! Szybko! Zabił. A, lasera. No, no okay. A co masz wziąć? Pemy laser. Ty ile śmigłowców masz w domu, gość? Szybko, 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 szybko! Wsiadaj, wsiadaj! Dobra, start, odjeżdżam! Startuje. Lecisz? Lecę. No to leć! No czemu nie lecisz? Dobra, odlot! Teraz dobrze, widzisz, elegancko. Teraz wiesz, co musisz zrobić? Weź... Nie, tylko nie rakieta. Nie, nie, przeżyj. Słuchaj, weź bombuszkę, wyląduj tutaj, a ja wylecę tym samochodem. Bombuszkę tutaj, typie. No, bierz bombuszkę, no stary, no. Ale Paweł, nie zdaję sobie sprawy, że ty masz właśnie mój pojazd osobisty, a nie można mieć dwóch pojazdów na raz. Jesteś normalnie jakiś niereformowany, stary. No co niereformowany? Całą prawdę ci powiedziałem, typie, no. Jesteś nieprawdziwy. Nieprawdziwy, czy... Weź się zresetuj, stary, no co ty? Fake Berber. No dobra, to wezmę inne auto. Poślę ci jakiś prezent, Paweł. Nie. Okay? Nie? Nie, poczekaj. Nie wiem czemu, no. Chciałem taki fajny prezent. Dobra, prezencie. Słuchaj, szybko bierz bombuszkę weź.
chwila. Weź mnie stąd. I weź mnie stąd. Uratuj mnie. Chcę uratować cię. Uratuj mnie, kota. Bębuśka, 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 bębuśka. Póki żyję, jeżdżę autem wojskowym. Dobra, i najlepiej wyląduj tutaj, tak w miarę dzisiaj. Dobrze? Jeszcze kwestia, gdzie ona się pojawi w ogóle. Najlepiej blisko. No właśnie. O, jest. Już? Nie mam pojęcia gdzie, ale... O rany, no Bert, jest, ale... Jest. Mi tu krzywdę robią. Na plaży, to chwila. Czemu to ja cię zabiję, Paweł. Nie zabijaj mnie, bo ja... Ale... Nie po... Jak co się ja... tu dzieje? No ja nie jeżdżę twoim autem, stary. Przecież... To i tak cię zabiję, to będzie szybciej. Nie. Ty masz mnie uratować. Tylko tak dzisiaj najlepiej, wiesz, bo mnie strzelają, naprawdę. Ja tego lasera muszę tylko ściągnąć. O rany, no Bert, ty jesteś jakiś nie, naprawdę niereformowany. No to wyjdź z bazy wojskowej, panie Paweł. No i nie mogę wyjść z bazy wojskowej, bo tu na bazie wojskowej. To jest sytuacja tragiczna, musisz mi uratować. Nie no, już biorę bombuszkę. No weź, bombuszkę weź. Bombuszkę. Ty, bo ja się muszę skylić już, bo naprawdę tutaj... No? Wlałem do Polaka. No Boże, no zdarza się. Dobra, okej. Okay. No. Dobra, bierz. Zaraz tam będę. Zaraz tu bądź. Będę pan. Tylko otwórz najpierw klapę od razu, jak już lecisz. Poo! O rany, jak tu do mnie nawalają, no, stary. Bombuszka Bert naciąga na pomoc. Ja już tutaj nie mam. O, widzisz, tam lecisz? O, widzę! Widzę cię! Dobra, leć tu. Pojazd, otwórz klapę. Rampa otwórz. Bombuszka. Dobra, i mega akcja. O rany, ty auto już nic nie zostało z tego auta, stary. No ja już tu, ile dwój, ja tu jeżdżę normalnie, nie wiem czym. Uwaga, ląduję, Paweł. Dobra, ląduj. Ląduj. O nie, 5 gwiazd. Ląduj. Dobra, ja rozpędzam się już. Dobra. Okej, okay, będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobra, spokojnie. Siadaj, Paweł. Patrz. Drę wolni. Leć! Szybciutko! Jak to możliwe? Co? Zginąłem. Jak? Zginąłeś? No i... Co? Zginąłem. To jest po prostu niemożliwe! Zastrzelili mnie. O rany, a ja w tym aucie dalej żyję. To jest po prostu... No, zaraz nie będę żył. To chwila, to zaraz tam przyjadę i wezmę bombuszkę, jak startujemy. Tak? Dobrze. Gdzie jest bombuszka? Tam z tobą, Paweł, nie? Nie ma jej, zniknęła. Jak to zniknęło? Normalnie zniknęła. Ej, normalnie kapitan ptasie oko do mnie strzelał. Ej, no ale jak ta bombuszka zniknęła? Przecież no nie kliknąłem nic, zwrócił do... No dobra, ale ty umarłeś i normalnie zniknęła, stary, no tyle ci powiem, nie? No to nie ma sensu, już tam jadę. Weźmiemy lasery i stąd uciekniemy. Co? Teraz mi to mówisz? Tak. Stary, tu no mam 200 samochodów mi goni. A ty mówisz, weźmy lasery! No weźmy lasery! I właśnie. No właśnie, chyba nie. To jest problem, panie Pawle. Bo tam sobie musisz poradzić. Co za typek Gaugan normalnie. Nic, wezmę sobie lasera po prostu, no trudno się mówić. Śmigłowce go gonią. Ja pierdziel. To tam have fun, Paweł. Have no. fun. Good luck, have fun. Leć! O, leć, patrz! Leć. Dobra, biorę też. Hops! Lecimy z tej patologii. Ja stąd lecę po prostu, no. Czekałem na twoją pomoc i co? Zero pomocy. No, pomogłem, sama... miałem dobre chęci. Tylko tak. Oni niestety zamordowali mnie. Czemu to się kopci? O, rany. To się kopci. No, kopci się już. Kopci. No, kopci się już. Masakra po prostu, normalnie ja nie wiem. Bo tam Paweł zero, leci. Bert, zero pomocy. Zero. No jak to? Przecież ja ci ze wszystkim pomagałem. Paweł. Jasne. No. A teraz ja potrzebuję pomocy. Z laserem! Dobra, ja myślę, że tym sobie akcentem lecę na koniec odcinka. Napiszcie, czy wam się podoba ten nowy pojazd. Zostawił mnie na śmierć. Co? Zostawił mnie na śmierć. No i tak, ja mam jedno miejsce tylko, sorry. Ale chwila, muszę tego lasera. Pomóż mi, Paweł, tego lasera. Ale co? Leci coś, czy co? Walczę z laserem, który mnie obił. Który to jest? To jesteś ty? O, to jesteś ty, tak? Jestem ja, no. Który to? Gdzie on jest? O, rip. Co? Umarłeś? No prawie. I dawaj, Paweł, taka kolizja na sam koniec. Na sam koniec? Nie, dobra. Co? Co ty gadasz do mnie? Nie będzie kolizji. Nie będzie kolizji, będzie moja kolizja, uwaga. Dokładnie.
Próbuję wylądować awaryjnie. Weź się skolizjonuj. No. I tym symbolicznym akcentem właśnie, kiedy Berbert umarł, kończymy ten odcinek. Napiszcie, że on się podoba, nowy pojazd za 2,5 miliona, prawie 3 miliony. I cóż. Podleć tutaj na chwilę. A gdzie jesteś? Zapraszam tutaj. Lecę, zabiorę cię. O, wezmę się tak, ty kiedyś mnie wziąłeś. To tu tak na możesz, haczyk. To nie udać. Tak? Nie, udać, ja to zrobię. Chwila, to muszę... Kurde, nie potykaj się, gościu. Ja to zrobię, patrz, gdzie ty jesteś? Tu. No, toś zrobił. Jestem! Toś zrobił.